10 sierpnia, w dniu święta przewodników i ratowników górskich, na symbolicznym cmentarzu Ludzi Gór w kotle Łomniczki dwóch polskich ratowników GOPR Antoniego Rychla i Macieja Abramowicza oraz dwóch ratowników chorskiej służby. To na ręce Antoniego składałem przyrzeczenie w 1988 roku i Maćka Abramowicza, byłego naczelnika, który odszedł od nas rok temu. Ponadto dwóch kolegów, którzy zginęli z czeskiej strony. Pomysłodawcą utworzenia cmentarzyka Ludzi Gór był Jerzy Pokój, a jego uroczystego otwarcia dokonano w 1986 roku. I odtąd miejsce to stało się punktem upamiętnienia Ludzi Gór. Ciągle był taki niedosyt pewnego utrwalenia w pamięci ludzi, którzy odnieśli się do gór z całym swoim życiem. Poświęcili swoje życie, zostali w tych górach, czasami zginęli. Był taki moment, w którym można było pomyśleć o tym, to była sprawa tylko wybrania miejsca. O tym mówiło się przez wiele lat w gronie Ludzi Gór. To nie było tak, że to był jedyny pomysł, tylko miejsca były różne. Obecnie na granitowym występie widnieje ponad 30 tabliczek z nazwiskami tych, którzy poświęcili swoje życie w górach, często ratując to życie innym ludziom. Proszę sobie wyobrazić, że kiedy robiliśmy to, były tylko 3 tablice. Nawet mieliśmy pewien niedosyt, że tak mało tych tablic stawiamy. To był Spusta, Messner, Woźnica, Pietkiewicz, Ryznar, Koniak. Dzisiaj, jak widać, niestety dużo już od nas odeszło, a za chwilę poświęcimy tablicę naszych ratowników i chorskiej służby. To już jest coś, co jest na trwale związane, ale to zostawia ślad. Ślad, bo nie ma nic piękniejszego jak umiejętność zachowania pamięci w sobie i na zewnątrz o drugim człowieku. Cmentarz w kotle Łomniczki jest jedynym miejscem w Polsce poświęconym ludziom gór.